Już po raz 10 przeprowadzono w Głogowie mikołajkowy turniej piłki ręcznej. Rywalizowano o puchar dyrektora szkoły podstawowej nr 7. Najlepsza okazała się 9 Legnica. W finale legniczanie ograli po zaciętym boju pierwszy zespół SP7 13-12. Kolejne miejsce zajęły ekipy pierwszy zespół SP10, szkoła podstawowa z Nowej Soli, drugi team SP10 i drugi zespół SP7. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Królem strzelców imprezy został Hubert Kasprzak, najlepszym bramkarzem Jakub Siedlecki, a najlepszym zawodnikiem Patryk Niedzielenko. Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy. Wyróżniono również najlepszych graczy z poszczególnych ekip. I tak nagrodzeni zostali Andrzej Tkaczyk, Adam Pinkowski, Dawid Skiba, Jakub Słupski, Wojciech Kupiec oraz Dominik Marciniak. Zawodnicy otrzymali statuetki i dyplomy, a trenerów obdarowano drobnymi upominkami. Na trybunach klasy trzeciej rywalizowało o miano najlepiej kibicującej. Nagrodą w tym konkursie była piękna statuetka, dyplom i wejściówka dla całej klasy na mecz Superligi Mężczyzn. Zwyciężyła klasa trzecia C, pozostałe obdarowano słodyczami.